Aleksander, Sasza, Muzejko! Sasza wniósł na wagę 77,400. Bokser by się ucieszył, jak mówisz, dobrze jest, GBS, dobrze jest. Zapraszam na środek. A jego przeciwnikiem jest... Krystian Krycha Wilczak! Krycha wniósł na wagę 76,800. Więc... Tylko 600 gramów różnicy, 600 gramów Krycha jest lżejszy. No tutaj mogą być dymy, dlatego od razu trzech panów ochroniarzy. Ma. Dobrze, to podejdę od razu do Saszy. Sasza, powiedziałeś przed chwilą, że jak będzie tak samo skuteczny jutro, to co? To za dużo mu tam nie pójdzie. Powiedz mi, bo ty jesteś też taką osobą, o której za dużo nie wiemy. Przygotowywałeś się, trenowałeś czy nie? Bo dzisiaj to obalenia, które widziałem na media treningu, są bardzo poprawne i nie wyglądają na... Nie robi taka osoba, która trenuje tydzień. No to wiesz, było ćwiczone specjalnie na pokaz. Jeden trik. Jeden jedyny. Nie, trenowałem, no ale ile? No tak jak mówię, na wywiadzie sobie mówiłem, bo ostatnio nawet z Klemencem sobie tak podliczyliśmy łącznie, żeby wiedzieć. No to za ostatnich pół roku, jakby licząc od pierwszej szansy walczyć, czyli 6 marca od tej pory, no łącznie mam jakby okres przygotowany 3 miesiące. No tyle mi zeszło. Ja mam jeszcze pytanie bardzo personalne. Tutaj Oliwia stoi, kręci wideo. Natomiast wiem, że Krycha skomentował kiedyś sytuację pod postem Oliwii. Czy ty to traktujesz bardzo personalnie i chcesz już jutro to wyjaśnić? No właśnie, po to wszystko teraz to się rozkręciło bardziej poważnie. To, że na początku tam był jakiś konflikt taki kurwa ala internetowej, no to uraziło mnie najbardziej właśnie po tym, jak on zaczął źle się wypowiadać. Szczerze mówiąc, teraz te emocje staram się w sobie głusić, no bo minęło już sporo czasu. Największe emocje miałem to właśnie do tej, jak szykowałem się do tej pierwszej walki. Też wiem po prostu, że Oliwia na przykład w ogóle ma w dupie jego zdanie i kurwa jego. To bardziej chyba uraziło mnie bardziej... jako tak honorowo, to, że ona jest moja dziewczyna, no to chcę po prostu tak jakby ją obronić. To bardziej nawet nie chodzi w sumie o Oliwię, bo mówię, Oliwia ma to wyjebongo w jego opinię i w ogóle w jego brzydki ryj, to bardziej się ja przyjąłem tym wszystkim. Szarmancki Krycha, Szarmancki Sasza, poczekaj Krycha, gdzie, dokąd się wybierasz? Jeszcze to zróbmy tak, face to face i ja potem zapytam. Tylko tu będzie, słuchajcie, groźnie. Już się uspokoił, kurwa. Bardziej słabo swój pokazuje, że tutaj machasz. Chcesz, to możesz mi przypierdolić. Nie rób czego na mnie. Co zrobisz? No jak przypierdolisz? Przetrę cię, kurwa, po klatce jutro. Do tego idziemy przecież. Cały ten czas do tego szykujemy się. Jakbym mógł prosić, weź mi jego rys, przede mnie, bo mu przyjebia. Dobra, dobrze, że poprosiłeś. No już jutro będziesz, Krycha, miał taką możliwość. To co, o co muszę zapytać, to jest tak, że niektórzy mówią, no ten Krycha UFC to jest globetrotter. Tak, od początku trzeba poprawić, że tam nie pod jej postem, tylko po prostu nie była nauczona, nie wiem, czy kultury osobistej, czy co, ale wydaje mi się, że kobieta, jako jego kobieta nie powinna się udzielać, a ja po prostu odbiłem piłeczkę, to jest takie sprostowanie, a skończyło się sranie po krzakach. Chcieli kurwa presję, to już jest walka. Ja już jestem nastawiony bojowo i dawać mi go. Nie będę mu kurwa w ryj patrzył, bo ten ryj trzeba lać. Okej, mocne słowa. Ja na koniec muszę o to spytać. Mówiłem, globetrotter wśród tutaj. Często była sytuacja, że zmieniałeś klub. Powiedz mi, jak się w tym momencie czujesz od 3 tygodni pod Anzorem? Michał, a ty chcesz sparring? A, sparring to tylko z jedną osobą. To zadawaj normalne pytania. Nie pasuje, nie? Nie ten. Zostawimy to. Słuchajcie, jutro Krycha kontra Sasza. Duże brawa.